Cześć, cześć. Wieczny temat oleju. Znaczy może nie także wieczny, ale powtarzający się. Spalanie oleju w silniku. Kurczę. Samochód bierze mi 4 setki oleju na 1000 km. Wielka awaria, wielki problem, potężny kłopot. No z punktu widzenia użytkownika tak. Natomiast nie chcę Was tutaj zdziwić, ale producenci zakładają znacznie wyższą normę poboru tego oleju, tego spalania tego oleju w silniku i wcale nie oznacza to, że jest to jakaś awaria. Oni na to otrzymują homologację i że można takie silniki sprzedawać, samochody z takimi silnikami, z takim poziomem spalania oleju. Więc jeżeli Wasz silnik bierze 0,5 litra na 1000, to nie jest to powód do reklamacji, nawet dla autoryzowanego serwisu. Silniki wyjeżdżające właśnie nawet nowe potrafią zeżreć więcej nawet. Także jak dzwonicie do tych swoich mechaników, że tutaj coś Wam spartolili, to nie macie podstaw, bo najzwyczajniej, a wiemy o tym, że niektóre w ogóle nie brały, tak? Albo brały bardzo mało, niezauważalnie. Natomiast nie uczcie się, że regenerowany silnik, wcześniej używany, potem już na nowo porobiony i tak dalej, że on będzie miał bardzo małe albo właściwie żadne zużycie tego oleju. Ono się pojawi prawdopodobnie, natomiast no bez przesady, jeżeli to jest jakieś dymienie, wiecie, no to tak, to trzeba to robić. Natomiast do tego 0,5 litra oleju na 1000 km nie ma podstawy do reklamacji takiego silnika nawet w autoryzowanym serwisie, więc no warto się zastanowić, przemyśleć, zanim zadzwonicie do kogoś z pretensjami, bo nie macie podstaw. Taka zwróćcie uwagę jeszcze to, co jest napisane w instrukcjach użytkowania Waszego samochodu. Nikt tam nie zagląda. Każdy to ma w nosie, bo wiadomo, że każdy potrafi obsługiwać samochód i potrafi jeździć i tak dalej. Natomiast tam są informacje, które mówią Wam, ile rzeczywiście on może zużyć tego oleju. A powiem Wam, że to zużycie rośnie, jeśli samochód jest wyposażony w napęd na 4 koła, jeśli pracuje w trudnych warunkach terenowych, w górach, ma przyczepę, tą przyczepę ciąga, to zużycie oleju może być jeszcze większe i nie jest to wcale awaria. Po prostu on wtedy, no niestety ten olej będzie zużywał. A takie sytuacje oczywiście się zdarzają. No przecież ile jest samochodów w 4 kółkach napędzanych, plus do tego przyczepka, góry i zabawa w przewożenie na przykład drewna na opał, tego typu rzeczy. No będzie po prostu brał i koniec. Te mniejsze silniki, które trzeba wyżej wkręcać na obroty, żeby był tam jakikolwiek moment obrotowy i moc, biorą jeszcze lepiej, jeszcze łapczywiej. Więc no tutaj trzeba znaleźć zdrowy rozsądek. Nie jest to tak i niektórzy mają takie podejście, że warsztaty to tutaj robią jakieś cudowne zabiegi, żeby ten silnik jakoś zmienić. Nie, warsztaty robią tak, jak powinny robić, czyli montują dokładnie takie wymiary pierścieni, jakie powinny tam być, taki model, takie tłoki, jakie tam powinny być, etc. i wykonują takie naprawy, jakie powinny zostać wykonane. Natomiast jaki jest tego efekt? Czasem bywa tak, że samochód rzeczywiście ma jeszcze taki trochę podwyższony pobór tego oleju, ale on się też czasem wiąże z tym, że silnik docieracie, moi drodzy. Mam takie telefony od klientów, że klient jeszcze silnika nie dotarł, auto mu wzięło trochę tego oleju i on dzwoni już może nie z pretensją, ale z takim, wiecie, z zaniepokojeniem, co się wydarzyło. Mój drogi kliencie, na dotarciu ten silnik może Ci tego olejku spalić trochę więcej. Nie przejmuj się, sprawdź, czy nie ma wycieków, dolej oleju, dotrzyj silnik i sprawa się unormuje. Czasem wymaga to trochę więcej jazdy, czasem trochę mniej. Ja tutaj nie wiem, ile dokładnie, my określamy to na 1500 km i to zazwyczaj wystarczy. Większość nie ma problemu z tym poborem. Czasem, jeżeli coś się wydarzy, to do 0,5 litra na 1000 km. Taka jest informacja i w naszej gwarancji, taka jest informacja w instrukcji obsługi samochodu. Nie jest to awaria. Także tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć.